Wiersz się zaczyna od starych jesionów, a potem nie ma w nim już nic pewnego. Może to wcale nie były jesiony, tylko modrzewie znów wpuszczają młode. A wiersz się zaczął od czegoś innego. Chciał odkryć nową, całkiem nową prawdę, o której jeszcze nigdy nikt nie pisał. Zadziwić, albo chociaż zaszokować jakąś niegrzeczną frazą, pozbawioną wstydu sumienia i przyzwoitości. Ona kazała zakrywać prababkom dłonie i kostki i twarz pod woalem, a on dyskretnie filtrował spojrzenia, zostawiał w oczach tak zadomowione jak sowa w dziupli, na starym jesionie albo jak stara kobieta w modrzewiu.